22 października 1844 roku był dla niektórych najgorszym dniem w życiu. Głosili poselstwo nadziei o bliskim powrocie Chrystusa, lecz ich nadzieje obróciły się w pył. Znajomi, którzy ich wcześniej wyśmiewali, mieli teraz jeszcze więcej powodów do drwin. Nie był to łatwy okres dla wierzących. Dla tych, którzy spodziewali się rychłego przyjścia Jezusa, był to czas wielkiego rozczarowania. I choć ci, którzy go tak wyczekiwali, okryli się wstydem, przez mrok widzieli promyki światła. Wierząc żarliwie w powrót Chrystusa, wielu chciało, by w parze z wiarą szły ich uczynki. Niektórzy sprzedali wcześniej domy, wierząc, że nie będą już im wkrótce potrzebne. Część farmerów zrezygnowała ze żniw. Jednym z nich był Leonard Hastings, który miał tu poletko ziemniaków i wierzył w powrót Chrystusa. Uważał, że kopiąc ziemniaki, zaparłby się wiary. Niektórzy znajomi, nie wierząc w proroctwa, proponowali, że wykopią mu ziemniaki i przechowają je w szopie. On jednak był przekonany, że nie ma takiej potrzeby. Uważał, że tym sposobem demonstruje wiarę. Jedni mówili, że ziemniaki zgniją w ziemi, inni wymyślali mu od głupców. Jesień 1844 roku była wyjątkowo łagodna. I gdy w listopadzie w końcu wykopał ziemniaki, okazało się, że jeszcze nigdy tak dorodnych nie miał. Innym rolnikom w okolicy tak dobrze się nie powiodło. Tę część kraju nawiedziła zaraza, przez którą zgniły prawie wszystkie wykopane ziemniaki. Leonard miał więc ich duży zapas. Starczyło nie tylko dla niego, ale i dla tych, którzy nazywali go głupcem. Gdy przyszła wiosna, jako jeden z nielicznych miał sadzeniaki, które sprzedał za bardzo wysoką cenę. Leonard Hastings nie był jedynym takim rolnikiem. Innym był Silas Guilford, szwagier Williama Millera. Wiosną 1844 roku tu nieopodal Oswego zasadził 9 hektarów kartofli. Jesienią ich nie wykopał, a śniegi przyszły szybko. Na wiosnę następnego roku powiedział żonie, że idzie kopać ziemniaki. Błagała go, żeby tego nie robił, bo ludzie będą mieć kolejny powód do drwin. A poza tym kartofle na pewno przemarzły i zgniły. Gdy poszedł na pole z synem Irvingiem, okazało się, że ziemniaki były piękne i dorodne. Pole przyniosło mu ogromny zapas najlepszych ziemniaków, jakie widział w życiu. Sprzedał je po znakomitej cenie, dzięki czemu spłacił hipotekę i jeszcze sporo grosza odłożył. Bóg uczcił wiarę tych ludzi, dając świadectwo mocy i troski o swoje dzieci. Czasem Bóg pozwala, by przyszły na nas trudne chwile, ale nie jesteśmy wtedy sami. Jak matka troszczy się o dziecko, tak Bóg troszczy się o nas, o swoje dzieci. Jeśli jesteś Mu wierny, możesz być pewien, że aby pokazać Ci swoją moc, uczyni czasem to, co niemożliwe. Biblia mówi, że oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce i którym może zademonstrować swoją moc.